Jak łączysz? Z nami jest Kaja Grobelna, atakująca Grot Budowlanych Łódź. Kaja, powiedz mi na początek, czy ty liczysz w ogóle te wszystkie swoje nagrody MVP, czy masz rachubę, ile ich zdobyłaś w tym sezonie? No, to jest chyba moje siódma. Nie chcę skłamać, ale chyba siódma. No, ale dla mnie najważniejsze, że wygrałyśmy mecz i z tego się najbardziej właśnie cieszę. Jasne, te pierwsze dwa sety były równe. Powiedziałbym tak, Bielsko było równym rywalem dla was, szczególnie ten drugi set. No właśnie, z czego to było spowodowane? Wygrało się troszeczkę słabiej twoim zdaniem, czy to jednak BKS zagrał dwa naprawdę dobre sety? Wydaje mi się, że ten pierwszy set BKS dobrze zagrał, ale ten drugi set, początek był bardzo dobry, ale potem oddałyśmy właśnie, no łatwo punkty, piłka spadała po naszej stronie i tak same oddałyśmy. No, ale cieszę się, że właśnie udało nam się wygrać ten set i to mnie właśnie najbardziej cieszy, że nawet w takiej sytuacji potrafimy wygrać. Powiedz mi, czy jak była ta przerwa 10-minutowa, to wy się musiałyście jakoś mobilizować na ten trzeci set, czy wy właściwie wystarczyło, że popatrzyłyście na siebie i kinęłyście głową i idziemy grać? Wydaje mi się, że po tym drugim secie się bardzo zmobilizowałyśmy, bo no, wygrywałyśmy, przegrywałyśmy i tak, no i wygrałyśmy tego seta, no i nic tak nie motywuje jak wygrany set, więc ten trzeci set już byliśmy na maksa zmotywowane, no i już sobie tak bardziej odpuściłyśmy i grałyśmy tą swoją grę. A powiedzmy, miałyście w głowach gdzieś to, co działo się w pierwszym meczu u was w Łodzi, gdzie był tiebreak, gdzie BKS wam się postawił rzeczywiście bardzo twardo. Ten mecz był właśnie analizowany pod kątem tego meczu tutaj już w Bielsku-Białej? To na pewno, ale wiedziałyśmy właśnie, że musimy być do końca skoncentrowane, bo tam było tak, że pierwsze dwa sety też wygrałyśmy, ale po tej 10-minutowej przerwie tam coś nam uciekło, więc wiedziałyśmy dzisiaj, to było takie ostrzeżenie, że musimy właśnie grać do końca tego spotkania. Jasne. Kibiców dzisiaj za wami nie pojechało wielu, ale byli. Myślę, że wy doceniacie to, że jadą za wami trójka kibiców, ale było ich jak najbardziej chyba słychać, prawda? Tak, my to bardzo doceniamy i się bardzo cieszymy, bo są zawsze z nami, jadą wszędzie za nami, wszędzie w Polsce, więc bardzo im dziękuję za to. To tak, Kaju, tak na koniec, teraz niedługo Puchar Polski i ta faza ćwierćfinałowa, no i później pewnie wy macie nadzieję na Final Four i Liga. Skupiacie się już właśnie na tym Pucharze Polski, czy jeszcze ta głowa gdzieś będzie musiała troszkę odpocząć po tym bielskim meczu? Do tej pory byliśmy skoncentrowane na tym meczu, bo ważne dla nas było, żeby wygrać to spotkanie za 3 punkty, bo ten styczeń był taki, może ten start nie był najlepszy, więc te 3 punkty były bardzo ważne dla nas, ale teraz już po meczu i możemy się skoncentrować na to następne spotkanie. Oczywiście najpierw trzeba wygrać z Murszyną, a potem będziemy myślały o następnym spotkaniu. To tak na koniec, czego ja ci mogę życzyć na te najbliższe dni, tygodnie, oprócz zdrowia, bo tego na pewno i tego wam nigdy za wiele, wam sportowcom, siatkarzom. Tak, zdrowia najważniejsze, ale poza tym to chyba właśnie wygranych spotkań, bo teraz będą ważne dla nas, żeby wygrać w środę, w sobotę i mam nadzieję w niedzielę, ale zobaczymy jak to będzie. Dziękuję bardzo.